Prezes już tu jedzie z walizką starego towaru. Karol, co to jest? Zostawiłeś walizkę z forsą? Przy świętokrzyskiej normalnie kanary wchodzą. Jaka miła wizyta! Jeśli przez 30 dni nikt się nie zgłosi po zgubę, to zguba należy do tego, który ją znalazł. Dzień w dzień powtarzasz. Oj, Karolku, kiedy wreszcie dla nas zabłyśnie zielone światełko w tunelu? Złotóweczki ze starego papieru, jak prawdziwe. Sąsia! W ząbek czesany, a zaraz normalnie kopnę w szyję i zabiję! Inspektor Kopek, melduje się. Na czyje zlecenie? Zlikwidował pan Stiniewka. Jak ty wyglądasz? Jak ty wyglądasz? Na tym terenie obowiązuje regulamin. Dodam. Jaki był numer tego tramwaju? Mamo. Do tej pory jest w szoku. Że co? Że zabił? A za moimi plecami był napad na sklep zoologiczny. Nigdy sobie nie wybaczył, gdyby coś się stało. Ty mówisz tak, jakbyś nigdy nie widziała zdenerwowanego Karola Krawczyka rozmiar 4XL. Nagle tych dwóch bandytów wypadło na ulicę. Jestem z policji, panie Krawczyk. A co i pan blachę pokazuje? Nie macie prawa tego robić! Lalka, nie wysilaj się! Ręce do góry! Paluma, nie ruszaj się! Nie, ludzie, to spokojnie! Słuchaj, nadejdzie kiedyś taki dzień, że cię dopadnę! Wystaję wziął pistolet przystawiony do pleców. Ja jestem skromnym człowiekiem i nie lubię się chwalić. Dlatego nie wiedziałeś, że ja po prostu dobrze się biję. Tadeusz Norek! Zapamiętaliście?